reklamować specjalnie. Dni Włocławka nie trzeba. Naszą intencją było, żeby te dni rzeczywiście były, proponowały taką ofertę kulturalną, ofertę rozrywkową dla jak najszerszego kręgu mieszkańców naszego miasta. I mam nadzieję, że to się udało. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, już w sobotę od godziny 16:00 i sobota będzie, można powiedzieć, takim dniem na wesoło, bo zapraszamy Państwa na obejrzenie kilku znakomitych kabaretów polskich, które postanowiły przyjąć nasze zaproszenie do Włocławka. To jest oczywiście początek. Kontynuujemy w niedzielę od rana. Drodzy Państwo, rozpoczynamy tą tradycyjną polką Lata z Radiem. Myślę, że wszyscy Państwo doskonale znają ten rytm. Na rozpoczęcie wakacji taki bardzo sympatyczny i optymistyczny akcent. Również będziemy gościć kilka znakomitych zespołów, które nam zaproponowali autorzy i wykonawcy Lata z Radiem. Ale oczywiście to nie wszystko, bo dodatkowo jeszcze proponujemy Państwu szereg imprez towarzyszących z jarmarkiem na ulicy 3 Maja włącznie. Myślę, że taka oferta i bogactwo tej oferty zadowolą wszystkich. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić do takiego czynnego udziału, wydaje mi się, że bogatych i uroczystych dniach Włocławka w 2015 roku. Sceny główne, proszę Państwa, będziemy mieli w dwóch miejscach, bo tegoroczne Dni Włocławka zasadniczo różnią się od poprzednich, ponieważ postanowiliśmy szerszy obszar miasta, pan prezydent postanowił włączyć do tej miejskiej zabawy. W sobotę głównym punktem zdarzeń będzie scena na bulwarach, do której będziemy docierać między innymi właśnie idąc wzdłuż jarmarku włocławskiego. I scena na bulwarach nazywa się w tym roku Lato z humorem, bo tak jak pan prezydent wspomniał, tam będziemy gościć szereg kabaretów, 4 zaprosiliśmy dla państwa, tyle się mieści po południu w sobotnim czasie. Zaczynamy, będzie kabaret Łowcy.b, będzie kabaret Młodych Panów, Grzegorz Halama i kabaret, na którym można ćwiczyć język polski, nazywa się Weź Rzesz. Wszystko to będzie połączone też różnego rodzaju zabawami, to już Biuro Promocji pewnie się tam będzie zajmować, bo będziemy mieli różnego rodzaju dla mieszkańców niespodzianki, także konkursy. I to będzie główna scena w sobotę, a w niedzielę główna scena znajdować się będzie przy Hali Mistrzów, tak jak pan prezydent wspomniał, i tam będziemy już całe popołudnie razem z dziennikarzami Lata z Radiem i z gośćmi, których wspólnie z Latem Radiem zaprosiliśmy. Dwie największe gwiazdy to będzie zespół Afromental, Ewa Farna. To wszystko poprzedzi zespół Manchester i łączyć będzie elementy muzyczne. Świetny, naprawdę iluzjonista, ale także człowiek z dużym humorem kabaretowym, Maciej Pol, który naprawdę jest sam wart obejrzenia. On będzie takim refrenem powtarzającym się między poszczególnymi występami. Ja tutaj chciałabym bardziej skoncentrować na imprezach takich plenerowych towarzyszących. Przede wszystkim oczywiście już wcześniej wspomniany jarmark włocławski, który będzie na ulicy 3 Maja. Tutaj zgłosiło się do nas około 100 wystawców z różnych regionów Polski. Oferować oni będą swoje produkty regionalne, potrawy, wyroby rękodzielnicze oraz artystyczne. Ponadto również podczas jarmarku będą się również prezentować nasi wystawcy, nasze stowarzyszenia, m.in. Eurointegracja, WOART, warsztat terapii zajęciowej i wiele innych naszych lokalnych klubów, stowarzyszeń. Na Placu Wolności, to jest kolejne miejsce, gdzie będą odbywać się imprezy towarzyszące Dniom Włocławka. W sobotę, 27 czerwca, potyczki rodzinne od 10 do 15, turniej badmintona, gry i zabawy sportowe, pokaz sztuki capoeira, czytanie na polanie, które organizuje Miejska Biblioteka Publiczna, kwiaty, jest to zabawa plastyczna, która
jakby efektem której będzie skomponowanie przestrzennej instalacji na Placu Wolności, organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej. Oprócz tego również stoiska promocyjne naszych lokalnych firm. Kolejnym miejscem, gdzie będą odbywały się imprezy towarzyszące, to jest przystań nad Wisłą przy ulicy Piwnej. I tutaj w sobotę zapraszamy serdecznie na piknik rodzinny, przegląd artylerii czarnoprochowej, przepraszam, który organizowany jest przez Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Będzie pokaz odpalania armat, turniej strzelecki. Natomiast w niedzielę 28 czerwca od 13 do 15 pokazy taneczne Szkoły Tańca Judyta Witkowska Dance Studio. Szczegóły dotyczące wszystkich imprez, i tych głównych, i imprez towarzyszących, oczywiście są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek. Tak wiele atrakcji, które będą się odbywały u nas w najbliższy weekend, należałoby określić jeszcze jednym, czyli jakimiś materiałami promocyjnymi w postaci drobnych upominków, gadżetów promujących nasze miasto. W tym roku również mamy dla wszystkich naszych mieszkańców, dla osób, które odwiedzają nasze miasto podczas naszego corocznie, cyklicznie odbywającego się święta, materiały w postaci oczywiście smyczy, które się cieszą, jak wiemy, zarówno przez media państwo popularnością, bo należy gdzieś swoją wizytówkę umieścić, jak również i młodzież, czy też i osoby starsze. Więc mamy dla nich oczywiście smycze, mamy długopisy, bo warto zapisać coś w kalendarzu, nie tylko pisać komputerem na klawiaturze. Mamy również t-shirty, mamy oprócz tego także specjalne torby papierowe w kilku rozmiarach po to, aby można było zapakować te i inne gadżety w postaci kubków, bo kawę czy herbatę czy inny zimny napój też warto pić z fajansowego czy porcelanowego, dbając rzecz jasna o środowisko. A w ostatni dzień będą także celowo przygotowane na ten atrakcyjny, niedzielny nasze święto, będą specjalne balony, które mam nadzieję, że uświetnią to spotkanie, to święto poprzez, przypuśćmy, nawet ich wypuszczenie w powietrze. Będą one specjalnie napełnione helem. Drodzy Państwo, jesteśmy w przeddzień rozpoczynających się wakacji. Myślę, że dla Państwa takiego sympatycznego, miłego okresu urlopowego, więc zanim Państwo wyjadą z Włocławka do innych miejsc, serdecznie zapraszamy, bo Dni Włocławka w tym roku proponują, w ramach Dni Włocławka dla Państwa proponujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, ale także i sportowym. Mam nadzieję, że ta oferta wszystkich Państwa zadowoli. Naprawdę będziemy się bardzo cieszyć, jeśli rzeczywiście spotka się ten szczególny czas dla naszego miasta z Państwa obecnością i z Państwa uznaniem. Serdecznie zapraszamy.